Kwiecień. Wiosenny miesiąc, zazwyczaj ładna pogoda i co jakiś czas deszcz. Chyba że to rok 2022, to wtedy przez pół miesiąca masz zimę. W kwietniu również z wiosną pojawiają się pierwsze burze. I z racji tego, że leżą one w moim polu zainteresowań, to oczekiwałem na pierwsze te silniejsze w mojej okolicy lub takie, które zapowiadają się fotogenicznie. Również w mojej okolicy. Dlatego 24 kwietnia ruszyłem w teren. Modele wskazywały fajne warunki do rozwoju burz, z mapy semantycznej też można było daleko powędrować i puścić wodze fantazji. Nad Polskę nasunąć się miał niż z zimnym frontem, który znany jest z powodowania burz, który był przedzony frontem ciepłym i przynieść miał opady deszczu. Kilka modeli pokazywało nawet możliwość wystąpienia tornada z niskiej superkomórki burzowej. Z tych oto powodów stwierdziłem, że trzeba jechać na łowy. Dzień wcześniej przygotowałem mapę w Google My Maps, osobiście polecam, bardzo fajne narzędzie. Na mapie zaznaczyłem miejsca, gdzie modele wskazywały fajne warunki do otworzenia się burz, potencjalnie fotogenicznych oraz silnych, z których może coś by wyszło. Na pierwszy rzut oka wygląda ona jak zbieranie losowych kształtów na mapie południowej Polski. Im ciemniejszy kolor, tam większe zagęszczenie zgodności modeli, przez co największe szanse na powodzenie się łowów. Na mapie nawet znalazł się również Among Us, który potem okazał się być wielkim jednym impostorem i nic się tam nie stało. Na podstawie tej mapy zaznaczyłem kilka punktów, w których warunki do obserwacji będą najbardziej dogodne i z których można szybko zmienić pozycję z jednego miejsca obserwacyjnego do drugiego. Ze sobą wziąłem dużo sprzętu, wziąłem m.in. lustrzankę, laptopa do sprawdzania radarów z IMGW, literaturę oraz jedzenie i picie. Jak się potem okazało, zapomniałem statywu do lustrzanki oraz na następny raz powinienem wziąć inne buty w teren. Najlepiej gumowce lub buty wysokie za kostkę. Dobrą możliwością są też buty, których nie byłoby mi szkoda, gdyby się popsuły, lub buty bardzo zataszone. Te buty, w których byłem w terenie, wróciły tak upierdolone, że czyściłem je z 15 minut złota. Po ustaleniu drogi i ponownym przejrzeniu modeli około 14:30 wyruszyłem z Sosnowca w kierunku Rybnika, skąd mogę szybko zmienić pozycję i pojechać na przykład do Żor, czyli do miasta obok, gdyby burze zmierzały tam, w tym przypadku jego wschodniej części, lub można też pojechać do Raciborza, gdzie modele wskazywały wysoką szansę na silne burze z możliwą superkomórką, czyli komórką burzową zbudowaną silnym mezocyklonem wewnątrz niej, znane są one z opadów dużego gradu, nawalnych opadów deszczu oraz zgenerowania tornad w dogodnych warunkach. Są one również bardzo fotogeniczne, a głównie o to w tym chodzi. Około 15:30 dojechałem do Rybnika i jest to miasto znane ze smogu i z posiadania miliona rond co kilkaset metrów. Jeżeli zastanawiacie się, jak wygląda łowienie burz, to tu jest laptop, który jak się okazuje bez ładowarki się nie odpala. Tutaj jest prowiant w postaci dwóch pliń z polo. Tutaj jest woda, z tyłu kurwa milion książek. I jestem w centrum Rybnika. Bardzo śmieszne miasto. I bardzo ładne chmury, chwilowo tylko deszczowe niestety. Radar wskazywał oddzieloną komórkę burzową, która zmierzała w kierunku Żor. I mogła być ona wystarczająco dobra na sam początek łowów. W połowie drogi jednak wróciłem do Rybnika, ponieważ komórka ta podczas przechodzenia przez góry znacznie osłabła i był to zły znak dla dalszych łowów, ponieważ modele najprawdopodobniej nie przewidziały wystąpienia fenu, który potrafi zabić każdy układ burzowy. Po niecej sypie w Rybniku stwierdziłem, że burze, które tutaj przyjdą, uderzą prosto w miasto, a na tym mi nie zależało. To jest widok na Rybnik, chwilowo. Tylko ruszyłem na zachód, aby może wyłapać chmurę szelfową lub profil całej komórki burzowej. Zatrzymałem się w Rudzie, ponieważ było tutaj kilka miejsc, które mogły się potencjalnie dawać na dobre pola obserwacyjne. I jak się okazało, tak również było. Całe połacie chmur napływające z południa, wszystkie falowane jakby dywan. To była zasługa fenu. Zmieniłem lokalizację, podjechałem pod Kuźnię Raciborską, bo, że tak powiem, w Rybniku stypa jest. W polu podczas robienia zdjęć znalazłem również jelenia, którego udało mi się uwierzyć lustrzanką. Jeleń nawet, kurwa, z lasu wyszedł. Patrzcie to. Ale jaja. W Rudzie natomiast nie zostałem na długo z powodu nadchodzących burz. Dobra kurwa Jakobak, skoro idziesz łowić burzę i robić im zdjęcie, to dlaczego przed nimi uciekasz? Pod kowadem burzowym, czyli pod chmurą cumulonimbus, występują silne opady deszczu i widoczność jest tam bardzo ograniczona. Poza tym najładniejsze widoki są przed burzą, a w nocy za burzą. Dlatego przed burzami uciekam i przemieszczam się wzdłuż lub bezpośrednio przed trasą ich pochodu. Wracając.
Z Rudy zacząłem się kierować w stronę Gliwic, ponieważ tam odtwarzały się komórki burzowe, które zostały znacznie osłabione przez przechodzenie przez góry. W miejscowości Sośnicowice ujrzałem przepiękne profile boczne komórek burzowych, które dopiero co miały się odrodzić po przejściu przez góry. Są to te same komórki, którym zdjęcie robiłem w Rudzie, tylko tym razem nie robię zdjęć spod chmury, tylko od boku. Stanąłem na parkingu przy drodze i zacząłem fotografować. Podjazd pod Gliwice okazał się być 3/10 i tak naprawdę uratował cały wyjazd. Przejechałem po to, co chciałem zobaczyć i to zdobyłem. Wyjazd już można uznać za zaliczony. Ruszyłem w takim razie na pościg za tą komórką i zakończyłem się wjazdem na DTS w Gliwicach i oberwaniem z tej komórki ulewnym deszczem i drobnym gradem. W Katowicach zauważyłem, że mam dwie opcje. Albo mogę wracać do domu, albo gonić burzę jeszcze dalej, aby znaleźć się na jej tyłach i zrobić jej zdjęcie przy zachodzącym słońcu. I zdecydowałem się na tą drugą opcję. I zacząłem ją gonić dalej. Na Alei Rozdzieńskiego podczas jazdy w kierunku Siewierza znikąd pojawiły się chmury Mammatus, czyli jedne z najbardziej pożądanych przez łowców zdobyczy. Dzień w tym momencie zaliczyłem do bardzo udanych, ale nie poprzestałem na tym, samą burzę goniłem aż do Sarnowa, gdzie natomiast znalazłem chmury Wirga, czyli smugi opadowe. Różnica między nią a normalną smugą opadową jest taka, że ta rzadko kiedy dolatuje do ziemi i zazwyczaj wyparowuje w powietrzu. Zwróciłem w kierunku Czeladzi, aby ustawić się w dobrym miejscu pod zachód słońca. Niestety okazało się, że zachmurzenie zdominowało niebo i pozostało mi tylko wrócić do domu, cieszyć się z udanych łowów. Ogólnie to pomimo gorszych warunków niż wskazywało na to modele, i tak udało się osiągnąć cel na dzisiaj. Fajnie było ruszyć się z domu, poszwendać się po polach w poszukiwaniu kadrów oraz po prostu spędzić czas wolny poza domem. Taka mała odskocznia codziennego życia. Ten wjazd nie udałby się z powodów finansowych, gdyby nie wspierający, którym bardzo dziękuję oraz dziękuję za wszystkie donaty, które otrzymałem na ostatnich streamach. A teraz żegnam się z wami i widzimy się następnym razem.